Witam w kolejnym odcinku Super Game Show Meister. Dzisiaj zapraszam Was na bardzo, bardzo, bardzo stary temat. Mianowicie dzisiaj będę mówił o australijskiej wersji teleturnieju Jaka to melodia, czyli Name That Tune. Australijska wersja nazywała się tak samo jak oryginał i była nadawana dwukrotnie. W latach 1956-57 oraz w roku 1975 były dwa biegi. Jak sami możecie się domyślić, po datach emisji ten program nie odniósł większego sukcesu w Australii. Pierwsza wersja z lat 50. była emitowana na antenie kanału 9. Zresztą ta druga w 75. roku również była na antenie kanału 9. Ogólnie to był chyba jeden z pierwszych teleturniejów, jeśli nie pierwszy teleturniej w historii kanału 9, ponieważ, nie wiem czy wiecie, ale w roku 1956 rozpoczęła się regularna emisja telewizyjna w Australii. U nas w roku 52, czyli australijska telewizja od polskiej jest 4 lata młodsza. No i wówczas od 56 roku były w Australii dostępne 3 programy. ABC, czyli telewizja publiczna, kanał 7 i 9. No i właśnie na 9 kanale emitowana była Jaka to melodia. Wówczas australijska wersja teleturnieju Name That Tune. No i prawdopodobnie wówczas ten program opierał się właśnie na formacie amerykańskim, gdzie tylko i wyłącznie wychodził jeden zawodnik i od razu grano Golden Medley, czyli 7 piosenek w 30 sekund. Taki finał. No i cóż, ten program miał w sumie 4 prowadzących. Gospodarzami byli Bruce Gyngell, Chuck Faulkner, Tony Barber oraz Stuart Wagstaff. Tych dwóch pierwszych prowadziło ten program w latach 50. prawdopodobnie, z tego co się domyślam, a natomiast Barber i Wagstaff to byli gospodarze wersji z lat 70., czy konkretnie z 75. roku, ponieważ, jak można się domyślać, w roku 1975 teleturniej Name That Tune w Australii opierał się na formacie z lat 70., kiedy to w Stanach gospodarzem był Tom Kennedy, czyli tej już bardziej rozwiniętej wersji. No ale sądząc po latach emisji, ta nowa wersja również się nie przyjęła. No i co jeszcze można na ten temat powiedzieć? Ano to, że taśmy się nie zachowały, w internecie mało materiałów, to też musimy bazować na takich ścinkach. No i właśnie te screeny, które tutaj widzicie, udało mi się zdobyć z filmu pod tytułem tam 40 lat telewizji australijskiej z 96 roku. No i właśnie tam były pokazywane takie fragmenty Name That Tune. No i z tych fragmentów można wywnioskować, że ten program zaczynał się i kończył, gra w tym programie zaczynała się i kończyła na Golden Medley. Przynajmniej w latach 50., ponieważ fragmentów z lat 70. niestety nie pokazali. No i cóż, no i tyle w temacie. Dziękuję Wam za uwagę, do zobaczenia w kolejnym odcinku Super Game Show Meister. Cześć!